Dzień dobry. Serdecznie witamy na konferencji podsumowującej wyniki trzeciego kwartału i 9 miesięcy 2016 roku. Spotykamy się jak co kwartał w siedzibie PGE w Warszawie. Naszymi gośćmi, prelegentami na konferencji dzisiaj, czy gospodarzami konferencji, są pan prezes Henryk Baranowski i pan prezes Emil Wojtowicz, odpowiednio prezes zarządu i wiceprezes do spraw finansowych. Na początek, jak zwykle, przedstawimy państwu naszą prezentację wynikową. Później będziemy otwarci na wasze pytania, zarówno z sali, wśród obecnych gości, jak i te od naszych akcjonariuszy i analityków, którzy nas oglądają w internecie. Jak zwykle, te pytania można zadawać przez formularz bądź bezpośrednio na mój e-mail. Mogą też być zadawane w języku angielskim. Także tyle tytułem wstępu. Oddaję głos zarządowi, panie prezesie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie witamy wszystkich. Postaramy się krótko i syntetycznie przedstawić to, co się zdarzyło podczas trzeciego kwartału tego roku. Na wstępie należy zaznaczyć, że jest to kolejny kwartał, w którym pozostawialiśmy pod presją rynkową. Przekłada się ona od początku roku na wyniki odbiegające od zeszłorocznych poziomów, przy czym wynik kwartalny EBITDA w wysokości 1,6 miliarda złotych nadal jest jednym z najwyższych w Polsce. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Pragnę jednak państwu zwrócić również uwagę na najwyższy w 2016 roku poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który wyniósł 1,9 miliarda złotych i był co prawda nieznacznie, lecz wyższy od nakładów inwestycyjnych i środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Ostatni raz taką sytuację w PGE mieliśmy w roku 2014 roku. Pod względem zysków 700 milionów złotych skorygowanego zysku netto w minionym kwartale przekłada się na 36 groszy przypadających na jedną akcję. Cieszę się, że ukończona modernizacja elektrowni Bełchatów wreszcie przekłada się na produkcję energii elektrycznej, która wyniosła 13,6 TWh i była już tylko o 3% niższa od zeszłorocznej przy wyższej produkcji z naszego głównego paliwa, jakim jest węgiel brunatny. Segment dystrybucji zrealizował dostawy energii elektrycznej w wysokości 8,5 TWh. Dynamika wzrostu wolumenów energii dystrybuowanej była w trzecim kwartale nieco słabsza od odnotowanej w poprzednich dwóch kwartałach. Natomiast naturalnie podąża ona za dynamiką krajowej konsumpcji energii elektrycznej. Pod kątem operacyjnym najistotniejszym wydarzeniem minionego okresu była finalizacja modernizacji bloku 10, wraz z którą moc osiągalna elektrowni Bełchatów wynosi już 5460 MW. W sferze regulacyjnej za takie wydarzenie należy uznać nowy projekt rynku mocy. Z kolei w wymiarze korporacyjnym bez wątpienia najważniejsza była aktualizacja strategii grupy PGE. Jej wprowadzenie w życie pozwoli na to, aby nasza grupa uzyskała efektywność pozwalającą na konkurowanie na współczesnym rynku i jednocześnie elastyczność dostosowywania się do dynamicznych zmian zachodzących na rynku. Punktem wyjścia pozostaje nowoczesne oblicze energetyki konwencjonalnej, którego nie sposób tworzyć bez odważnego stawiania na innowacyjne technologie i modele biznesowe. Podsumowując najważniejsze kwestie zawarte w naszej strategii, którą ogłosiliśmy we wrześniu, kluczem do dalszego rozwoju organizacji i sprawnej realizacji pokaźnych inwestycji jest oszczędne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Koncentrować się będziemy na ograniczeniu kosztów kontrolowanych, tak aby w roku 2020 ich poziom był niższy od tego rocznego o 500 milionów złotych. Względem aktualnych prognoz pozwoli to na zaoszczędzenie w tej perspektywie 3,5 miliarda złotych. Kolejne 0,5 miliarda złotych planujemy uzyskać z optymalizacji wydatków odtworzeniowych, dokonując kategoryzacji posiadanych aktywów pod kątem ich zyskowności i istotności dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Pozwoli to na uniknięcie nieuzasadnionych kosztów. Ponadto wierzę, że na najlepszym zagospodarowaniu odpadów poprodukcyjnych zyska nie tylko PGE, ale również środowisko naturalne. O ile efektywność działalności wytwórczej jest priorytetem, to jesteśmy też świadomi, że koncentrować się musimy na poprawie funkcjonowania całej organizacji.
Tylko wówczas będziemy mogli skutecznie realizować nasze inwestycje. Oczywiście nie wykluczamy też udziału partnerów przy flagowych projektach w Opolu i Turowie, jak również w planowanym do wydzielenia segmencie kogeneracji. Nie zapominamy, że dla przyszłości naszych elektrowni i elektrociepłowni niezbędne będą modernizacje pod kątem dostosowania ich do planowanych konkluzji BAT. Traktujemy je jako wyzwanie, które pozwoli na jeszcze większe ograniczenie wpływu środowiskowego PGE, a także wykorzystamy remonty do poprawy efektywności naszych aktywów. Nie ustajemy w inwestycjach w dystrybucję energii elektrycznej, uzyskując poprawę wskaźników jakościowych. Przyglądając się regulacjom rynkowym i włączając się w rozwój energetyki, elastycznie podchodzimy do naszych przyszłych inwestycji, dysponując możliwościami rozwoju w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej czy też nowoczesnej energetyki konwencjonalnej, wykorzystującej chociażby technologię zgazowania węgla. To, że nie zapominamy o OZE, znajduje odzwierciedlenie w naszym aspiracyjnym celu bycia odpowiedzialnym za 1/4 zielonej energii elektrycznej produkowanej w Polsce w roku 2030. Nowoczesna grupa energetyczna musi w obecnych realiach mieć szersze spojrzenie i aktywnie poszukiwać możliwości uzyskania korzyści również w obszarze efektywności energetycznej, czy też przy rozwijaniu i skutecznej komercjalizacji innowacyjnych technologii. Iść w tym w parze musi koncentracja na oczekiwaniach klienta i dostosowaniu się naszej oferty do ich oczekiwań. Uważamy, że jedynie wówczas możemy liczyć na efektywną transformację naszej grupy. W otoczeniu rynkowym wciąż trudno znaleźć stabilne punkty odniesienia. Trudno jednak oczekiwać, że jest to stan przejściowy, raczej pewna reguła, dlatego tak ważna jest elastyczność, do której przywiązujemy taką wagę w strategii. Solidny wzrost PKB w okolicach 3% jest bazą dla wzrostu konsumpcji energii elektrycznej. O ile za okres 9 miesięcy zużycie przekroczyło 120 TWh, to w trzecim kwartale zaobserwowaliśmy spadek dynamiki wzrostu zużycia w skali kraju. Spodziewać się można, iż stanie się to kolejną regułą wraz ze zwiększoną dbałością o wykorzystanie energii elektrycznej. Pewnej stabilności doszukiwać się możemy w cenach kontraktu pasmowego na przyszły rok. Od wyniku za pierwsze półrocze średnioroczna cena nie ulegnie zmianie i wynosi 159 zł. Łatwo dostrzegalna jest natomiast zmienność na rynku dnia następnego. Po raz drugi w tym roku odnotowaliśmy niedobór mocy wytwórczych, które przełożyły się na skokowy wzrost cen. Takie wydarzenia nie leżą w interesie konsumentów energii, jak również wytwórców oczekujących stabilnych, przewidywalnych przychodów. Dlatego też mam nadzieję, że uregulowania rynku energii elektrycznej będą zmierzać w kierunku stabilizacji przychodów z wytwarzania, co pozwoli na bardziej przewidywalną i tańszą realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia konsumentów. Naturalnie więc w tym momencie możemy przejść do podsumowania otoczenia regulacyjnego i rynku mocy. Z zainteresowaniem przyglądamy się procesowi tworzenia rozwiązań rynku mocy. Cieszymy się, że uwagi zgłaszane przez sektor zostały zauważone w nowym projekcie. Po doświadczeniach brytyjskich dopuszczona została chociażby możliwość zastosowania koszyków, które umożliwiłyby stymulację nowych inwestycji i dokonywania modernizacji. Wobec realizacji aukcji podstawowych w ostatnim kwartale roku termin dostarczenia mocy został wydłużony do 5 lat naprzód, co w pewnym zakresie zmniejsza uprzywilejowanie nowych mocy gazowych. Unormowanie sposobu wynagradzania jednostek wytwórczych korzystających z innej formy wsparcia również przyczyni się do efektywniejszych systemowo aukcji. Jak zapewne Państwo wiecie, wczoraj Komisja Europejska zatwierdziła francuski model rynku mocy. Mamy nadzieję, że podobne rozstrzygnięcia zapadną względem polskiego projektu. W minionym kwartale sektor spotkał się ponadto z propozycją operatora dotyczącą zmian w instrukcji ruchu i eksploatacji systemu przesyłowego. Zaproponowane zmiany w zakresie funkcjonowania mechanizmów ORM wymagają dostosowania się wytwórców. Zrozumienie dla tej kwestii przyczyniło się do przełożenia przewidywanych zmian na rok 2018. Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o OZE w trzecim kwartale pojawił się obowiązek umorzeń certyfikatów z biogazu rolniczego.
zwanych błękitnymi. Ponadto obowiązku ograniczonego w bieżącym roku do 0,65% sprzedanego wolumenu. Jest to o tyle istotne z biznesowego punktu widzenia, iż niedobór rynkowych certyfikatów sprawia, że na rynku sprzedawane są w cenie bliskiej opłacie zastępczej wynoszącej 300 zł. Na koniec bieżącego roku spodziewać się możemy pierwszych aukcji w ramach nowego systemu wsparcia OZE dla biogazu rolniczego oraz mikroinstalacji do 1 MW. Ostateczny obowiązek OZE na 2017 rok wyniesie łącznie 16%, z czego 15,4% przypadnie na certyfikaty zielone, a 0,6% na błękitne. Kontynuujemy nasz szeroki program inwestycyjny. Slajdem o naszych inwestycjach chciałbym zaktualizować stan Państwa wiedzy na temat zaawansowania naszych projektów, zarówno tych rozwojowych, jak i modernizacyjnych. Zacznijmy od naszych strategicznych projektów. Prace przy budowie nowych bloków w elektrowni Opole przebiegają zgodnie z harmonogramem i budżetem. Zaawansowanie projektu przekroczyło już 60%. Ukończone zostały najważniejsze obiekty budowlane inwestycji. Na początku października na plac budowy dostarczono pierwszy z trzech elementów transformatora dla bloku numer 5. Zaawansowanie prac w obszarze budowlanym bloku w Turowie przekroczyło 9%. Trwają prace fundamentowe pod najważniejsze obiekty inwestycji. Równolegle w polskich zagranicznych fabrykach trwa produkcja urządzeń bloku. Nasi inspektorzy biorą udział w najważniejszych testach i odbiorach jakościowych produkowanych podzespołów. Kolejny obiekt, czyli blok gazowo-parowy w Gorzowie, wszedł w fazę ruchu regulacyjnego. Zakończono synchronizację bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Obecnie prowadzone są ostatnie prace budowlane. W grudniu planujemy przekazać blok do eksploatacji. Kontynuujemy nasze prace modernizacyjne. Projekt kompleksowej modernizacji bloków w Bełchatowie został ukończony. Wszystkie bloki zostały już przekazane do eksploatacji i w trzecim kwartale Bełchatów pracował już na pełnych obrotach. Efektem tego są osiągnięte w tym czasie najwyższe od początku tego roku wolumeny produkcji. Projekt modernizacyjny bloków 1-3 w Turowie nabiera tempa. Trwają odbiory projektów poszczególnych wysp. W grudniu zostanie dostarczony ostatni projekt dotyczący chłodni kominowej obiektu. Przechodząc do programu inwestycyjnego dla elektrowni Pomorzany, możemy powiedzieć, że śladem naszej informacji z ostatniej konferencji o zakończeniu postępowań przetargowych na wykonawcę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, możemy poinformować, że został już podpisany komplet umów na obie instalacje. Dzięki tym inwestycjom kotły elektrowni Pomorzany będą spełniać standardy emisyjne wynikające z dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT w BREF. Dużo się także dzieje w obszarze naszej dystrybucji. W PGE Dystrybucja Oddział Warszawa powstaje jedna z najważniejszych inwestycji energetycznych, kablowa linia wysokiego napięcia na odcinku Łomianki Czosnów. Dynamicznie rozwijające się tereny gminy Czosnów położone wzdłuż trasy E7 wytworzyły bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, stąd duży projekt inwestycyjny związany z tak zwanym węzłem Czosnów. PGE Dystrybucja rozpoczęła już w tym roku budowę głównego punktu zasilania w miejscowości Czosnów. W październiku podpisaliśmy umowę z wykonawcą inwestycji na wysokim napięciu. Szacowana wartość wszystkich planowanych nakładów w ramach węzła to kwota rzędu 200 milionów złotych. Od sierpnia bieżącego roku na terenie osiedla Rytkinia w Łodzi oraz w Augustowie i jego okolicach w ponad 50 tysiącach gospodarstw domowych są instalowane liczniki zdalnego odczytu. Celem instalacji jest m.in. zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa sieci energetycznych, umożliwienie wystawienia rachunków na podstawie realnego zużycia oraz szybsze wykrywanie awarii. Projekt w obszarze PGE Dystrybucja ma charakter pilotażowy i potrwa do końca bieżącego roku. W obszarze wydatków poniesionych w okresie 9 miesięcy w dystrybucji tradycyjnie największe nakłady dotyczyły przyłączania nowych odbiorców. W tym czasie do naszej sieci przyłączyliśmy ponad 170 MW instalacji odnawialnych, z których blisko 40% stanowiły mikroinstalacje.
Teraz mam przyjemność oddać głos panu prezesowi Wojtowiczowi, który przybliży państwu wyniki finansowe grupy. Panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie, szanowni państwo, dzień dobry. Już jest slajd, okej. Faktycznie, jak powiedział pan prezes, trzeci kwartał tego roku był kolejnym, w którym PGE, jak i cały sektor był pod presją. Nasza EBITDA zmniejszyła się o około 400 milionów złotych w stosunku do kwartału poprzedniego i o podobną kwotę spadł zysk netto. Miejsca, segmenty, w których ten spadek widoczny, no to są w każdym segmencie. Z tego oczywiście im większy segment, tym ten wpływ jest bardziej widoczny. Widać to zwłaszcza w energetyce konwencjonalnej, gdzie spadek był około 1/5. Na drugim końcu skali, gdzie spadki były najmniejsze, to dystrybucja, gdzie ten spadek w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego był około 10%. Zobaczymy to w większym szczególe na slajdzie, który porównuje EBITDA za trzeci kwartał 2015 i za trzeci kwartał 2016. Największy wpływ jest, jak powiedziałem, w energetyce konwencjonalnej. 113 milionów więcej zapłaciliśmy za CO2. Wynika to z tego, że mamy na ten rok mniejszy przydział darmowych uprawnień, czyli większą lukę. Zgodnie z naszą polityką zarządzania ryzykiem zabezpieczamy koszt CO2 w okresie, w którym dokonujemy kontraktacji, tak więc aktualne spadki cen uprawnień będzie widać ewentualnie w następnych kwartałach. Drugi wartościowo ważny element to koszt węgla kamiennego naszego drugiego paliwa. Jak będzie to jeszcze dalej pokazane, w tym kwartale mniej produkowaliśmy na węglu kamiennym, a więcej na węglu brunatnym, co było też związane z zakończeniem remontów w naszym kompleksie w Bełchatowie. Stąd niższe zużycie i niższe koszty węgla kamiennego. Jeśli chodzi o wolumen, no to spadek całkowitego wolumenu spowodował nam zmniejszenie EBITDA o około 70 milionów. Jest to kolejny czynnik, który wpłynął głównie na energetykę konwencjonalną. Kolejna rzecz, o której wspomnę, to kapitalizacja kosztów wydobycia czy kosztów nadkładu. Tutaj wróciliśmy do takich
normalnych poziomów kapitalizacji, ponieważ w roku poprzednim te poziomy były wyższe, czyli mniej wchodziło w koszty, więcej było aktywowane. Z powodu takiego toku pracy, że była kolejna odkrywka przygotowywana. Ale jest to tylko zapis księgowy, te koszty, czy te środki są wydawane w tym kwartale bardziej w koszty, w poprzednim bardziej w aktywa. Te wszystkie czynniki, o których mówiłem, dotyczyły energetyki konwencjonalnej. W naszym drugim ważnym segmencie, w dystrybucji, też widzimy spadek EBITDA i tu głównie powodem jest zmiana, jest spadek taryfy, którą otrzymaliśmy na ten rok. Z korzystnych rzeczy widzimy, że wolumen dystrybuowanej energii jest wyższy niż było to w roku poprzednim, niż było to w naszym planie, i to jest czynnik, który nam łagodzi spadek wyników dystrybucji. Kilka słów o tym, o czym już wspomniałem. W całości wyprodukowaliśmy mniej energii, ale zmieniła się struktura. Więc produkujemy na węglu brunatnym. Jak pamiętamy, gdy poprzednio się widzieliśmy, to ogłosiłem razem z prezesem Wasiłkiem, że skończył się już czas remontu w Bełchatowie, a teraz jest czas pracy. No i widzimy już to i na slajdach, i co ważniejsze, w naszych wynikach. Także węgiel brunatny plus 3%, węgiel kamienny minus 20%, co jest spowodowane też tym, że węgiel kamienny był wyższy, jako że zastąpił nieco węgiel brunatny, ale też widzimy, że nasze elektrownie na węglu kamiennym są nieco mniej obciążane przez operatora. Co prawda na slajdzie widzimy wzrost energii wiatrowej, ale wzrost ten wynika głównie z powodu oddania na przełomie roku nowych farm, nie z tego, że warunki atmosferyczne były korzystne. Na następnym slajdzie kilka wskaźników operacyjnych, z których też, jak widać, wzrosła nam w trzecim kwartale dyspozycyjność, i to zarówno na węglu brunatnym, jak i na węglu kamiennym. To jest znowu powtórzenie, kolejny dowód na fakt, że już się skończyły remonty w Bełchatowie i produkujemy tam. Współczynnik korzystania mocy też wzrósł nam na węglu brunatnym. To są te elektrownie, przypomnę, które są dla PGE kluczowe, ponieważ tam mamy niższy koszt energii, więc preferujemy właśnie na węglu brunatnym produkować. Na węglu kamiennym jest spadek współczynnika korzystania mocy. Tak
obciążane były nasze elektrownie w Opolu i w Dolnej Odrze. Na aktywa wiatrowe podobna dyspozycyjność, ale niższe korzystanie ze względu na to, że warunki atmosferyczne były gorsze niż w tym samym kwartale roku poprzedniego. W dystrybucji widzimy poprawę i to wskaźnika tego strat sieciowych, który w naszej historii notował najniższą wartość. I widzimy też, że o ile po czerwcu wskaźniki SAIDI i SAIFI były tak już na granicy, czy może nawet lekko przekroczyły granice tych progów, które nam wyznaczył URE. Z powodu oczywiście burz, które były w końcu czy przez cały czerwiec, to teraz dzięki temu, że takie zdarzenia nie powtórzyły się, wracamy do poziomów bezpiecznych, do poziomów przez nas oczekiwanych. Spojrzenie na inwestycje. Wydaliśmy o kilka procent mniej niż w roku ubiegłym. Główny powód to zmniejszenie czy znaczące inwestycji w energetyce odnawialnej, gdzie właściwie w tej chwili ograniczamy się do wydatków na utrzymanie majątku, który w tej chwili mamy i czekamy ewentualnie na aukcje, które wskażą nam wytyczne do dalszego konkretnego planu. Ale największe inwestycje realizujemy w energetyce konwencjonalnej, to właściwie blisko połowa to jest nasza główna inwestycja Opole, o której już wspomniał pan prezes, że idzie zgodnie z planem. W całości energetyka konwencjonalna to jest około 3/4 naszych wydatków. Dzięki temu będziemy mieli aktywa sprawne, zmodernizowane i dostosowane do wymogów konkluzji BAT. Dystrybucja to około 20% naszych wydatków i tutaj też operacyjnie te plan inwestycyjny jest realizowany. To było tyle o historii. Jeszcze kilka słów o tym, co pewnie interesuje nas nie mniej, jeśli bardziej niż historia, to jak widzimy perspektywę na rok przyszły. W energetyce konwencjonalnej jedną z ważnych zmian jest to, że już nie dotyczy nas obligo giełdowe. I to znaczy, że będziemy, czy już wdrażamy nowy model handlu energią w grupie. Mniej pewnie będzie energii szło przez giełdę, a więcej już tak bezpośrednio do odbiorców. Spodziewamy się, że presja na ceny w jakimś stopniu jeszcze może być podtrzymywana, ale spodziewamy się, że będzie to miało efekt kilku złotych.
Drugi ważny, druga ważna zmiana to będzie już brak takich normalnych czy należnych przychodów z kadetów. W tym roku było to około 500 milionów plus ponad 100 milionów takich kadetów, które wynikały z wyroków sądowych ze spraw wygranych z URE. Kolejna ważna rzecz dla energetyki konwencjonalnej to zwiększy się dalej nasza luka CO2. Liczymy na to, że ten sam koszt luki będzie zmniejszony przez niższe ceny CO2, które już w tej chwili kontraktujemy. Biorąc pod uwagę niższy przydział darmowych uprawnień, a spodziewaną nieco wyższą produkcję, sądzimy, że luka uprawnień będzie w skali roku na poziomie około 6 milionów ton. W dystrybucji jeszcze nie znamy dokładnie taryfy, znaczy jeszcze nie znamy końcowej taryfy na kolejny rok. Mam nadzieję, że będziemy w stanie tutaj uzgodnić z regulatorem rozsądną taryfę, która pozwoli nam na kontynuację inwestycji w tym segmencie, który jest też ważny i dla nas, i dla klientów naszych. Tak jak wspomniał pan prezes, jednym z elementów naszej strategii jest szukanie efektywności i to szukanie będzie dotyczyło każdego z segmentów. Oczywiście największych oszczędności szukamy w największych segmentach. Prognozy na ten rok, na 2016 wskazują, że możemy już oczekiwać oszczędności na poziomie jakichś 200 milionów złotych. I tutaj bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i pewnie czekam na pytania. Tak jest. Dziękujemy bardzo za prezentację. Przyszedł taki etap, na którym chciałbym oddać głos Państwu w sali. Także proszę o zadawanie pytań do mikrofonu, tak żeby nasi widzowie też mieli okazję się z nimi zapoznać. Także oddaję Wam głos. Po polsku? Może być po polsku. Paweł Puchelski, bez Dubeka. Pierwsze pytania mam do slajdu 14, który przed sekundką został omówiony, a w szczególności do segmentu energia odnawialna. Tam jest outlook na rok 2017 i widzę wymienione przez Was przyczyny spadku w odnawialnej, natomiast nie widzę tam po pierwsze podatku i to dla mnie i to rodzi pytanie podatku tego nowego, tak? I teraz pytanie, czy istnieje szansa, że nie będziecie go płacić albo go nie macie w swoich założeniach na przyszły rok. To jest pierwsza rzecz. A druga, dokładnie do tej samej części OZE, to przed chwilą, tydzień temu, Enea wypowiedziała umowy i chciałem się tylko upewnić, ilu megawatów dotyczy u Was w wietrze i jaki to ma ewentualny efekt na EBITDA, jeżeli w ogóle ma.
To tak, pierwsze pytanie o podatek. Faktycznie jest to też element, który wpłynie na nasze wyniki. W tej chwili analizujemy jeszcze farma po farmie, czy gmina po gminie, jakie mogą być tego skutki i co powinniśmy zrobić, żeby te skutki były dla nas jak najmniej bolesne. Także tu jeszcze takiej finalnej konkluzji w liczbach nie mamy. Pytanie drugie o Eneę. Enea powiedziała nam umowy zarówno w energetyce odnawialnej, jak i w energetyce konwencjonalnej. W tej chwili nasze służby prawne i operacyjne analizują, czy faktycznie mieli do tego prawo i w stosowny sposób odpowiemy na to, więc też myślę, że do czasu tej odpowiedzi nie będziemy podawali wartości takich liczbowych. Łącznie wydaje mi się 3 miliony terawatt godziny. O właśnie tak. Łącznie do końca trwania umów Enea powinna od nas zakupić łącznie z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej około 3 terawattogodzin energii. Certyfikatów. Mogę tylko uściślić, na jak długi okres były, bo to pytanie, czy te 3 tera przypadały na 1,5 roku, czy na 15 lat? Nie, to jest do 2021 roku. No, czy to jest taki wolumen 6 lat, który jest ryzykowny. Dobrze, mogę jeszcze jedno pytanie? I tam to może uzupełniając informację. OZE to jest mniejszy udział w tym wolumenie, bo tam gro tego wolumenu to jest kocioł biomasowy w Szczecinie, który jest w segmencie energetyki konwencjonalnej. Pytanie z innej beczki, Turów. Ostatnio wam się osypało i teraz chciałem się dowiedzieć, czy efekty tego negatywne, jeżeli chodzi o EBITDA, widzimy już w tym kwartale. Jakie będą, czy macie już jakieś końcowe szacunki, ile was to będzie kosztowało i czy było już to po części widoczne w trzecim kwartale, czy całość będzie wrzucona w czwarty kwartał? Szacunki kosztów jeszcze trwają, dopóki nie skończą pracę wszystkie nasze zespoły, które inwentaryzują. Trudno mówić o skali kosztów. Myślę, że na ten temat poinformujemy podczas naszego spotkania czwartego kwartału. Czy może jeszcze uzupełnię, także oczywiście nie tyle się posypało, co osunęło. Tak, jakiś drobny efekt już widać w tym kwartale, to jest 15,5 miliona odpisu, to jest po prostu jest taki czysty koszt, czyli czysta wartość netto księgowa tego, co było przysypane. Efekty będą dwojakie. W kwartale czwartym będzie widać, może nie w posadzie, ale wyniki będą tym obciążone, że część produkcji przeszła do elektrowni o wyższym koszcie, także to jest jeden wpływ,
a drugi, który pewnie będzie widać w, jakoś tak w dłuższym okresie, no, że trzeba będzie tę maszynę odbudować, która uległa zniszczeniu. No i to będzie ten drugi efekt. Od końca października już Turów pracuje pełną mocą, także tak jak zgodnie z planem i zgodnie z tym jakby pracował, jakby tego osuwiska nie było. Tutaj należy zwrócić uwagę na jeden aspekt. Szybkość przywrócenia mocy dyspozycyjnej Turowa mimo dosyć istotnej skali zjawiska. Tak jak obiecaliśmy, od 1 listopada przywrócimy pełną moc dyspozycyjną. Udało nam się kilka dni wcześniej. Jakieś... Proszę. Korzystając z okazji, mam jeszcze jedno pytanie. Na slajdzie 5 piszecie o otoczeniu makroekonomicznym. I tutaj patrzę na trzeci kwartał bieżącego roku i wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej wygląda, delikatnie mówiąc, słabo. Czy w porównaniu z okresem całego tego roku, który mam, czy z poprzednim tym samym okresem, czy możecie powiedzieć, dlaczego akurat w tym trzecim kwartale 2016 ten wzrost zużycia energetycznej był na poziomie zaledwie 0,7%. Jednorazowe, które mogły na to wpłynąć? Czy jest to trend rynkowy? To nie jest tak, że u nas się coś stało, tak? Z tego, co my obserwujemy, analizujemy cały rynek, nie jest to rzecz, która dotyczy tylko i wyłącznie PGE. Prosiłbym o komentarz ogólnorynkowy, bo jednak porównanie 9-miesięcznego wzrostu 2% do wzrostu 0,7% w trzecim kwartale, no, wskazuje na dość istotną zmianę. No i właśnie do tego pytanie, czy wiecie o czymś w skali gospodarki krajowej, co się stało? Czy to po prostu takie silne przegięcie nastąpiło? Ja myślę, że o żadnej takim zdarzeniu w skali gospodarki krajowej nie wiemy, nie mamy takiej wiedzy, ani też nic nie nasi analitycy nie zidentyfikowali. My wiążemy ten spadek jak zwykle trochę z pogodą, trochę ze wzrostem świadomości społeczeństwa co do efektywności energetycznej, tak? Każdy stara się oszczędzać, czy bardziej rozsądnie gospodarować tym dobrem, którym jest energia. Za to tak, jeszcze może słowo, że na obszarze naszej dystrybucji ten przyrost jest wyższy niż w całym kraju. Dzień dobry, Robert Maj, Haitong Bank. Ja chciałem zapytać może o komentarz do tych nowych zmian odnośnie rynku mocy. Jak Państwo to widzą i czy jaki jest terminarz wprowadzenia tych zmian? Czy rzeczywiście wierzycie, że ta aukcja odbędzie się w 2017 i z pierwszą dostawą na 2022 i jakie widzicie szanse w tych regulacjach dla Waszej grupy? Czy tutaj nowe projektowane moce, nie wiem, w Szczecinie, w Policach będą brały udział w tych nowych mocach? I druga taka rzecz odnośnie ceny energii elektrycznej na przyszły rok. Piszecie, że będzie nieznacznie niższa. Czy możecie powiedzieć, jaki procent energii już sprzedaliście na przyszły rok, że uważacie, że będzie nieznacznie niższa? I czy jeżeli w końcówce roku ta cena byłaby wyższa, otoczenie rynkowe jest takie, że cena energii no, w Europie rośnie, w Polsce też to wyłączenie w Turowie miało wpływ. Czy widzicie, że ten outlook na 2017 może się troszeczkę poprawić? A jeśli tak, to w jakim stopniu?
nie podajemy takich danych, ile już jest energii sprzedane. Co do tego, czy cena będzie nieco wyższa, czy jeszcze nieco niższa od naszych planów, to faktycznie tak. Tak może być. Ceny w tej chwili na innych rynkach może nieco bardziej rosną niż czy dążą do polskich, czy się to czy to się równuje. Nie dostrzegamy jeszcze aż tak, że była to jakaś trwała tendencja, więc nie chcemy naszych planów budować na jakimś bardzo optymistycznym scenariuszu co do cen. To jest troszeczkę pytanie nie do nas, bo bardzo byśmy chcieli, żeby rynek mocy był wdrożony jak najszybciej. Tak? Prowadzimy analizy, które pokazują, że będzie miało to pozytywny wpływ na nasze jednostki wytwórcze. Co do skali tego pozytywnego wpływu, musimy zaczekać, aż te regulacje okrzepną. Proces notyfikacyjny myślę, że chwilę potrwa, ale jak widzimy po przykładzie Francji, Unia Europejska widzi potrzebę w różnych krajach takiej regulacji mocowej wprowadzenia. Zresztą w różnych krajach to się różnie nazywa, mechanizmy są podobne. Jeśli chodzi o ceny węgla, ostatnio na rynkach światowych mocno rosną. Czy widzicie przełożenie na przyszły rok, że będziecie płacić więcej za węgiel kamienny? A jeśli tak, to ile? Czy raczej uważacie, że te wzrosty są chwilowe i nie przekłada się to na cenę na razie w kontraktach na przyszły rok? Albo może też tak, jaki zakres cen z kontraktów może zostać zmieniony do cen, które są teraz na rynku spot? Naszym głównym dostawcą węgla kamiennego jest PGG i mamy z tą firmą umowę na dostawy wieloletnie, w której jest zawarta formuła cenowa, która tam od pewnych czynników zależy, więc tutaj badając zachowanie zmiennych, które wchodzą w tę formułę, oczekujemy na kolejny rok spadku o kilka procent. Krzysztof Kubiszewski, Trigon. Z wypowiedzi ministra energii można by wnioskować, a właściwie powiedział to jako fakt, że cena węgla uzyskana przez PGG w ostatnim miesiącu wyniosła 238 zł za tonę w porównaniu do 209 w maju. No, rozumiem, że kaloryczność się bardzo nie zmieniła przez ten okres prawdopodobnie, więc no, to by wskazywało na wzrost cen węgla, który sprzedaje PGG. I jeżeli w formule cenowej jest ARA, byłoby to w jakiś sposób uzasadnione. Teraz zastanawiam się, i w jaki sposób panowie przy takiej sytuacji oczekują spadku ceny węgla na przyszły rok? No choćby takiej, że ta formuła ma kilka czynników. Jednym z nich jest bodajże nie tylko ARA. ARA, ale są jeszcze inne. Jak... Znaczy my tutaj czujemy się po bezpiecznej stronie mocy, tak? Może nas mniej martwiłoby, że inni płacą więcej za węgiel. Że ona inaczej działa dla was? Ale oczywiście formuła jako część umowy nie jest jawna, to więc tutaj nie podamy jej to. Okej, dziękuję. Natomiast maj versus wrzesień, czy versus październik, to też są inne miesiące, inny węgiel.
sezony zimowe to są sezony o węglu o innej kaloryczności, innym zasiarczeniu i de facto innym koszcie na tonę. Także zawsze tworzy się takie siodło w cenie jednostkowej węgla. Bo mówimy o cenie za blend, a w blendzie większy udział w sezonach zimowych ma węgiel o lepszej jakości, w związku z tym o wyższej cenie jednostkowej. Także to jest trend, który był widoczny w wielu latach. Ja nie mówię o skali, tak, że wyjaśnia różnicę 38 versus 9, ale taki trend był widoczny we wszystkich kwartałach. Jeszcze mogę zapytać o cenę energii. Jak sprzedajecie już na 2,18, to widzicie, że ta cena jest wyższa niż 2,17? Outlook zazwyczaj podajemy rok do przodu. Aczkolwiek bardzo uważnie analizujemy sytuację w 2,18, tak? Bo to jest coś, na co my będziemy mieć jako obecny zarząd jakiś wpływ. A czy występuje jakaś różnica między kontraktami bilateralnymi, które zawieracie na energię po tym, jak skończyło się obligo, w porównaniu do tego, co widzimy na giełdzie? Czy tam jest cena niższa, wyższa, czy średnio taka sama? No bo mówiąc o przyszłości. Podajemy przeważnie, czy zawsze średnią cenę, nie dzieląc jej na typy kontaktów, więc podtrzymamy na razie to, że nie ujawniamy już cen na typy kontaktów. Może też tytułem takiego dodatkowego komentarza. Wolumen na towarowej giełdzie energii jest z różnych powodów niższy. I on jak gdyby, to nie jest kanał, który zaniechaliśmy. W związku z tym on nadal na pewno będzie pewnym wyznacznikiem trendu na rynku. Trudno oczekiwać, żeby jedno miejsce handlu o de facto nadal bardzo dużym udziale w rynku dostaw nadal nie odzwierciedlało w jakiejś mierze trendu. Prawdopodobnie umowy będą bilateralne, negocjowane, sprofilowane pod konkretnych odbiorców, w związku z tym mogą być zarówno poniżej, jak i powyżej tego trendu. W zależności od tego, jaki to jest de facto profil odbiorcy i profil dostawy. Także w naszej opinii to oddaje trend. To w takim razie z innego punktu widzenia, ponieważ no teraz już macie udział w PGG. Jakby tak spojrzeć przekrojowo, to Niemcy są największym konsumentem węgla kamiennego w Europie i przy obecnej sytuacji cenowej ARA za gigajoule wychodzi na to, że polskie elektrownie są, kopalnie byłyby w stanie rentownie dostarczać węgiel, już nawet biorąc pod uwagę transport do Niemiec. I czy no to jest możliwe dla PGG. No, nie, ja rozumiem, że Niemcy nie są zobowiązani kupować węgla w porcie. Czy mogłoby to stanowić rozwiązanie dla PGG, jeżeli chodzi o wolumen? A pytanie? Pytanie jest, czy PGG rozważa sprzedaż węgla do Niemiec i czy to jest możliwe? To pytanie raczej do PGG. No, myślałem, że jako właściciel częściowy to... No, częściowy macie... właśnie, także to, proszę nas nie pytać o plany i kuchnię PGG. No, mam nadzieję, że jest tam ktoś też sobie takie same pytanie w PGG zadaje. No. Myślę, że łatwo znajdzie Pan tą odpowiedź w PGG. Myślę, że ta odpowiedź może być interesująca, natomiast nie będziemy się wypowiadać za kontrolowaną w jakimś tam niedużym stopniu przez nas spółkę.
Problem jest, jak zadać pytanie PGG z mojego punktu widzenia, ale to... To już... Dobrze, dziękuję. Powoli, wydaje się, wyczerpujemy pytania. Także... Także dziękuję bardzo. Dziękuję za przybycie, dziękuję za aktywny udział. Dziękuję bardzo. Dziękujemy zarządowi. Zapraszamy do kolejnej konferencji wynikowej wyników rocznych, która odbędzie się po publikacji, a której daty podamy niedługo. Będzie to tradycyjnie w okolicach lutego, marca. Także jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.